Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. Jaka taryfa dla pompy ciepła? Zapraszamy na odcinek. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat, popularny temat opłacalności pompy ciepła w poszczególnych taryfach. Która jest najlepsza dla użytkowników pompy i naszej symulacji dokonamy w oparciu o użytkowników pompy ciepła, którzy nie posiadają fotowoltaiki. To jest bardzo ważne. Z fotowoltaiką te wyliczenia będą wyglądać zupełnie inaczej. Zależy, czy są LED billingowcy, czy są LED meteringowcy. Także na razie zajmujemy się gospodarstwami bez fotowoltaiki, za to z pompą ciepła. No to zaczynajmy. Najpopularniejszą taryfą jest G11. G11, jak mówiliśmy w odcinku o taryfach, jest taryfą z jedną stałą ceną prądu na każdą godzinę doby. I jeśli ktoś zaopatruje się w pompę ciepła, pierwszą naturalną myślą jest to, żeby zmienić tę taryfę na G12 bądź G12W, na taryfę dwustrefową, żeby za tę pompę w godzinach nocnych, za pracę tej pompy w godzinach nocnych płacić mniej. Czy jest to dobry pomysł? I ma to sens, i nie ma to sensu, w zależności od tego, jak będziemy tego sprzętu użytkować, bo doszły nas słuchy, że niektórzy, idąc po rozum do głowy, wymyślili, że aha, to skoro w G12 w nocy i w G12W także w weekendy mamy tańsze godziny, to będziemy eksploatować pompę na maksa, mamy nowe, dobrze zaizolowane budynki i w dzień, kiedy prąd jest drogi, ta pompa praktycznie nie będzie musiała pracować. No, jest to takie dosyć logiczne, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego jest to nielogiczne. Czyli zadawanie 25 stopni na noc, żeby później pompa nie musiała pracować i korzystała z nagromadzonej energii cieplnej, żeby budynek korzystał z nagromadzonej w nocy energii cieplnej. Nie ma to sensu przede wszystkim ze względu na zdrowie, to jest oczywiste. Amplituda temperatur nie ma nic wspólnego z komfortem termicznym, z jakością dobrego snu, a 25 stopni w nocy jest totalnym absurdem. Po drugie, ma to niesprawdzony wpływ do końca na nasz sprzęt, na eksploatację naszego sprzętu. Kiedy zadamy jej pracę pełną parą w nocy, kiedy temperatury na zewnątrz są najniższe, przy czym przy dobrze zaizolowanym budynku ona w ogóle nie będzie pracować w dzień, ta sprężarka działa nieregularnie, ta praca jest nierówna i nie wiemy, jaki to będzie mieć wpływ na po prostu na części. I kolejna sprawa, kto da nam gwarancję, że te ceny się nam fajnie zbilansują i ta ekonomia wyjdzie nam dobrze, skoro w nocy mamy najniższe temperatury, pompa ma najdłuższą drogę w cudzysłowie do pokonania, COP spada, więc ona, żeby nadążyć do tej temperatury, którą jej zadamy, będzie musiała więcej tych kilowatów pobierać. Nie znamy tego bilansu ekonomicznego. Ja nie ryzykowałbym tutaj, że będzie to dużo tańsze. My, reasumując, polecamy zmianę taryfy z jednostrefowej na dwu- lub trzystrefową w Tauronie. Jest G13, ale to tylko szczęśliwcy tauronowcy mają szansę. Natomiast nie polecamy dodatkowych kombinacji. Gdzieś przeczytaliśmy w internecie taki komentarz, który może posłużyć za reasumpcję tego odcinka, że po co mam zmieniać G11, skoro w dzień ustawiam 21 stopni, mam dobrze zaizolowany budynek, w nocy ustawiam 19, żeby się lepiej spało i w nocy ta sprężarka nawet się nie załącza. Zmieniać można, bo różne są domy, to jest akurat tylko jeden przypadek, ale nie kombinujmy przy ustawieniach. Pompą można sterować ręcznie, ale nie korzystajmy z tego, bo jest to bez sensu. 22 do 20, 21 do 19, normalne temperatury, G12W albo G13, to jest nasza recepta. Jakie są Państwa opinie? Jesteśmy bardzo ciekawi, szczególnie tych, którzy użytkują pompę ciepła na tych zasadach, które nadmieniliśmy na początku, bez fotowoltaiki. Dzięki serdeczne, do następnego.